Kończyłyśmy studia, Maryla zaczęła pracować. Mieszkamy siebie blisko i aż tu nagle dowiaduję się, że Alutko wynajął również pokoik obok. Taki sympatyczny kolega, taki misio, taki sympatyczny, ale tak inteligentny, tak wspaniały, tak ciepły, tak w ogóle i tak myślę, ach sobie opowiadaj droga pani, pokaż mi tego człowieka. Poleciałam szybko do jej z kolei pokoika i zostałam przedstawiona Leszkowi. No i rzeczywiście, nic dodać, nic ująć, tak jak opisywała go. I Lula. Lula psica ma dzisiaj ciężki dzień. Ja poznałem Marylkę w czasie takiej wakacji w 76 roku, jak Leszka nie było. Leszek gdzieś był inny, ja mieszkałem w jego pokoju. No i z Marylką, która bardzo łatwo nawiązywała kontakty, żeśmy jedli sobie kolację, później też gdzieś tam, żeśmy czasem gdzieś chodzili wspólnie w jakieś tam miejsca. A później przyjechał Leszek i tylko żeśmy odwiedzili Marylkę na prom, bo jechała do Szwecji. I pierwsze chyba moje spotkanie z Marylką było takie, jak ona wracała chyba ze Szwecji promem. Ja miałem po nią pojechać, odebrać ją. Wyszło masę osób z promu. Szukałem jej, nie znalazłem, po czym ja pojechałem do Sopot i ona już tam była. Takżeśmy się nie znaleźli. Maryla była niesamowitą duszą towarzyską. Ubóstwiała spotkania, ubóstwiała rozmowy niekończące się i nie o polityce. Zaprosili mnie oni jeszcze jako narzeczeństwo na Sylwestra i wtedy pamiętam, Marylka była w takiej fajnej białej bluzeczce. Fantastycznie zawsze się ubierała. Świetnie mi się z nią tańczyło, w pewnym momencie ona zemdlała. Ależ dlaczego? Dlatego, żeby się tak dobrze bawiła, tak mocno tańczyła i niestety tak mocno paliła papierosy. I od tego momentu Maria ciach, urwało się i przestała palić papierosy. Silny charakter. Otóż może mi się to uda znaleźć, akurat sobie to znalazłem. Ja byłem świadkiem i chyba możliwe było to, że Jarek mógł być. To był ślub cywilny wtedy, jak myśmy to podpisywali. Marylka była... Dla Leszka, chociaż nie miała wcale łatwego charakteru, ale była darem Bożym.